Skupiłem twój aparat. Chuj, witam was serdecznie na tym spontanicznym, przez nikogo niezaplanowanym koncercie w ramach trasy koncertowej Bosak Mencen na żywo. Trzeba też powitać naszych przeciwników politycznych. Dobrze, że jesteście. Nigdy nie jest za późno, żeby trochę zmądrzeć. Myśleliście, że będzie tak źle, a dostajecie brawa. Sorry. Geje wpisanie do rejestru gejów. A co z gejami? Sprzeciwiam się waszym faszystowskim pomysłom wprowadzenia rejestru gejów. A co z handlem? Dlaczego pan powiedział? A co z gejem? Brek z faszyzmem! To jest na początku każdego koncertu. Sabor, dokładnie. Lider naszej listy w Poznaniu. Przywitajcie go wielkimi brawami. Piotr Tuczyński! Cześć, Wiara. Nie będzie nam Jaśkowiak mówił, gdzie i kiedy i z kim mamy się spotykać. To jest człowiek, który w rocznicę Powstania Wielkopolskiego wyleguje się w łóżku i chwali się tym w internecie. Nie on będzie nam mówił, gdzie będziemy się spotykać i z kim. Mówimy nie dla takich faszystów. Proszę, jest cenzura. Dobra, przesuń, dziękuję. Jebać was. I teraz widzimy, jak zadbali. Tak zadbali, że sami nas nie panowali. Sami nie wiedzą, co się pod nim stało. Niektórzy na pewno dokonali. Szybko się klimaty zmieniają w Poznaniu, nie? Przez naszych działaczy i sympatyków nazywany bestią medialną. Krzysztof Bosak! Jesteśmy jedyną partią polityczną. Jesteśmy jedyną partią opozycji, której oni się naprawdę boją. I to jest jasne jak słońce. My budujemy nową kadrę. Róbcie to z nami. Zróbcie to razem z nami. Zaskoczmy ich wszystkich. Zaskoczmy tych, którzy nie wierzą, że to się może udać. Zróbmy to razem. Gorąco na to liczę. Gorąco was zachęcam. Dziękuję bardzo. Dzisiaj przed wami wyjątkowo prawie trzeźwy. Dajcie mu wielkie brawa. Sławomir Mencen! Dobry wieczór, Poznań! Zapraszam. Dzień dobry, panie Sławku. Dzień dobry. Proszę państwa, nie chcę wam przeszkadzać. To jest wasze spotkanie. Mam do pana Sławomira jedno pytanie, dlatego że zawsze unika spotkania ze mną. Ale chciałbym, żeby pan powiedział tutaj przy wszystkich, czy jest pan za likwidacją ZUS-u. Niech pan powie to swoim wyborcom, czy jest pan za likwidacją ZUS-u, czy nie. Oczywiście, że ZUS należy zlikwidować tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Bo jest to wielka piramida finansowa. To mam do pana pytanie, kto będzie wypłacał emerytury? Tak jak powiedziałem, ZUS będzie zlikwidowany tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Czyli kiedy? Bo ludzie... ja nie wiem. Nie, ale panie Sławku, ludzie się domagają konkretów. Czy domagacie się tych konkretów? Tak! Okej. Okay. Drugie pytanie. Idziemy dalej. Nie, poważnie. Serio, idziemy dalej. Niech pan powie szczerze, z tą piątką Mencena. Bo jest tam, były wypowiedzi antysemickie. Rozumiem, że się też pan cofuje. Z niczego się nie wycofuję, bo nigdy nie miałem wypowiedzi antysemickich wbrew temu, co kłamiecie. Ja się pana pytam, czy pan się wycofuje z tak zwanej piątki. Z niczego się nie wycofuję.
Proszę pana, teraz tak, nie chcę wam przeszkadzać. Zostawiam. Teraz zapraszam na debatę. Słuchaj, Rysiu. Nie, nie jesteśmy na ty. Dzień dobry panu. Panie Ryszardzie, masz pitbula, który wygląda jak jamnik. I masz się lewicowy rezus. Zachwycasz się panem Kunta Kintem. Marnuję swojemu kumplowi ścieżka najlepszego proszku, a na koniec chcesz ubić ze mną interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie chcę ubić z panem nawet muchy w kiblu. Nie będziemy debatować. Dla każdego! Cieszcie się! To dla was! Zbierajcie lewaki te 5 miliardy! Będę rzucał w ludzi pieniędzmi. Ale jeszcze kurde, pierwszy raz w życiu. Ja już mam dużo, nie? Jeszcze idziemy do tyłu. Jeszcze. Szanowni Państwo, naprawdę troszeczkę do tyłu jeszcze, troszeczkę do tyłu. Miał być ogień, nie z ogień.